Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Drodzy bracia i siostry, czciciele Matki Bożej, wspominając akt koronacji naszego obrazu Najświętszej Bożej Rodzicielki, Matki Bożej Śnieżnej, jaki miał miejsce przed 5 laty, przygotowujemy się do uroczystości parafialnego odpustu. Wsłuchujemy się w Słowo Boże. Pomocą w ożywianiu naszej relacji z Maryją, w umacnianiu się, wyznawaniu naszej wiary jest bowiem Słowo Boże. Wczoraj, jak pamiętamy, uczyliśmy się od Maryi, którą święty Jan Paweł II nazwał niewiastą Eucharystii, współofiarowania się Bogu z Chrystusem w każdej przeżywanej Eucharystii. Po to, by uświęcać swój czas, swoje życie, by stawać się po prostu świętymi. Natomiast dzisiaj, w pierwszą sobotę sierpnia, chcemy popatrzeć na Matkę Najświętszą, kontemplować ją w tajemnicy niepokalanego serca. Dlaczego? Dlatego, by uczyć się od niej człowieka wewnętrznego, bogatego duchem, człowieka, który żyje dla Boga i dla ludzi. I w tę tajemnicę serca Matki Najświętszej, niepokalanego serca, doskonale wprowadza nas odczytana przed chwilą Ewangelia Łukaszowa o 12-letnim Jezusie w świątyni. Rzeczywiście ten tekst ewangeliczny bardzo pięknie wprowadza nas w tajemnicę serca Maryi. Popatrzmy na tę scenę. Po uroczystościach paschalnych Jezus pozostał w świątyni, pozostał w Jerozolimie. Nie zauważyli tego Jego rodzice, którzy wracali do domu. I to jest właśnie ten centralny problem tego fragmentu ewangelicznego, który wysłuchaliśmy. Skoro nie zauważyli, że pozostał, odkryli Jego brak, Jego nieobecność, zaczynają Go szukać. Czyli w tej Ewangelii dzisiejszej motyw szukania Jezusa wysuwa się na pierwsze miejsce. Ponieważ Maryja i Józef zgubili Jezusa, z bólem serca Go szukają. Moi drodzy, jeśli to przytrafiło się rodzicom świętym Jezusa, to stało się ku naszemu pouczeniu, bo my też tracimy Jezusa. My też możemy Go zgubić. Widzimy to na przykładzie dzisiaj wielu naszych braci i sióstr, którzy gubią rzeczywiście Jezusa, którzy odchodzą od wiary, zapierają się Kościoła. Często przeżywamy to bardzo boleśnie, kiedy nawet duchowni załamują się w wierze. Gubią także Jezusa, popadają czasem nawet w gorszące zachowania czy styl życia, który niegodny jest chrześcijanina. A więc Jezusa można zgubić, wiarę można stracić. Nie jesteśmy ochrzczeni raz na zawsze i już do śmierci będziemy wierzącymi chrześcijanami. Nie. Bo to bycie chrześcijaninem jest nam ciągle zadane. Mamy się stawać uczniami Jezusa Chrystusa. A w dzisiejszym świecie trudnym, skomplikowanym, rzeczywiście można Go zgubić. Ostatnio na gubienie Jezusa i wiary przez ludzi młodych zwrócił uwagę katolicki tygodnik Niedziela. Kto czyta Niedzielę, a radzę czytać Niedzielę czy Gościa Niedzielnego, to chodzi o ten numer Niedzieli z 14 lipca tego roku. Temat tego numeru, bo każdy numer ma swój temat taki wiodący, został sformułowany w słowach niewierzące dzieci wierzących rodziców. Okazuje się bowiem dziś, i to jest rzeczywiście problem, ten temat właśnie tej niedzieli
jest bardzo aktualny, bo to zjawisko bardzo częste. Coraz więcej osób boryka się z tym problemem. I nikt, można tak powiedzieć, nie zdoła policzyć, także w Polsce, w naszej ojczyźnie, w ilu domach z ust rodziców, babć, dziadków da się słyszeć taką bolesną skargę. Nasze dziecko odwróciło się od Boga, odwróciło się od Kościoła. I ja myślę, każdy z nas, nawet w swoich własnych rodzinach, mamy dowody tego, co dzieje się na naszych oczach. Czyli Jezusa można zgubić, można wiarę stracić. I pytanie, co robić w takiej sytuacji? Bo to nie tylko grozi komuś, nawet tym młodym, ale może grozić każdemu z nas, i duchownym, i świeckim, i osobom konsekrowanym. Nawet w klasztorze można zgubić Jezusa, czy w pracy duszpasterskiej można się pogubić. Co robić w takiej sytuacji, kiedy gubimy Jezusa? Czy my, czy ktoś z naszych bliskich, może czasem bardzo bliskich? Odpowiedź znajdujemy w zachowaniu się Maryi i Józefa. Oczywiście oni nie zgubili Jezusa z jakiejś własnej winy. Jezus też sam się nie zgubił. Pozostał, pisze ewangelista, w Jerozolimie, w świątyni. Pozostał, nie żeby wyprowadzić w pole rodziców, tylko pozostał dla naszego pouczenia. I otóż Maryja i Józef, kiedy spostrzegli, że Jezusa nie ma przy nich, zaczynają Go szukać. I gdzie Go szukają? Ewangelista Łukasz pokazuje, że szukają Go wśród bliskich i znajomych. To jest pierwsze miejsce, gdzie Go szukają. Potem szukają Go w Jerozolimie, bo wracają, w świątyni. I jeszcze ewangelista podkreśla sposób, w jakim Go szukają. Z bólem serca. A więc pośród bliskich, znajomych, w świątyni i z bólem serca. Jeżeli chcemy odnaleźć Jezusa, czy my osobiście, czy pomóc naszym bliskim w tym, żeby odnaleźli Go na nowo, to musimy wykorzystać właśnie te trzy okoliczności, o których wspomina Ewangelia. Wykorzystać trzeba więc wszystkie naturalne okazje, które przynosi życie, by mówić o tym we własnej rodzinie. We własnej rodzinie. A więc Maryja, Józef szukają Jezusa wśród swoich, bo się zgubił. I o tym, że ktoś zgubił Jezusa w naszym domu, w naszej rodzinie, trzeba przy okazjach też o tym mówić. Nie chować pod dywan. Oczywiście nie należy tego rozgłaszać wszem i wobec, ale w rodzinie, wśród swoich trzeba się mobilizować do tego, żeby odnalazł się ten, który się zagubił. I druga rzecz, oni Go szukają w świątyni, więc trzeba w intencji tego zagubionego modlić się. Choćby tak jak święta Monika, matka świętego Augustyna, jej syn też się strasznie pogubił. Nie wiem nawet, ile lat ona się modliła i uprosiła jego nawrócenie. Wielki święty, ojciec Kościoła. Ale dlaczego stał się takim? Był pogubiony, odszedł. Nie znał wiary, ale wrócił, dlatego że to wyprosiła mu jego matka. I należy szukać tych zagubionych z bólem serca. Nie można się cieszyć tym, że ktoś odchodzi od Boga, od wiary. To jest wielki ból, zwłaszcza dla rodziców, dla krewnych. I trzeba mieć odwagę mówić właśnie tym, którzy się pogubili, bo to jest odwaga, z bólem trzeba to mówić. Trzeba im mówić, że żyją w grzechu. Czasami jest tak, że rodzice o tym w ogóle dzieciom nie mówią. Tolerują, boją się. Trzeba mówić, nie żeby ich napominać, strofować, ale słuchaj, to nie tak powinno wyglądać twoje życie jako człowieka wierzącego, chrześcijanina. Trzeba im mówić, że czynią źle, nie bać się tego, że winni się nawrócić, zmienić. W przypadku braku nawrócenia, kiedy oni odchodzą, nawet wynoszą się z domu,
nie wolno zrywać z nimi kontaktu, nie wolno ich przekreślać, ale należy kochać ich pomimo wielkiego bólu serca, czyli szukać z bólem serca. To są te trzy sposoby, które podpowiada nam dzisiejsza Ewangelia, w jaki sposób my mamy odnajdywać siebie i także pomagać w tym odnajdywaniu się innym, w powrocie do Jezusa. Moi drodzy, co w tym szukaniu jest najważniejsze? W tym odnajdywaniu także zagubionych, bo to szukamy, żeby odnaleźć. A co jest najważniejsze w tych czynnościach wszystkich, o których krótko powiedziałem? Otóż zwrócił na to uwagę sam 12-letni Jezus, który celowo pozostał w świątyni, aby pouczyć swoich rodziców i nas także, co w szukaniu Jego i w odnajdywaniu Go jest najważniejsze. Co to takiego jest? Jezus na wyrzut matki: Synu, czemuś nam to uczynił? Co odpowiedział? Pytaniem, jak rabin doskonały, na pytanie odpowiada pytaniem. To jest sztuka nauczania zresztą rabinów żydowskich. I co Jezus odpowiada na pytanie matki? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Na co Jezus zwrócił uwagę? Otóż Jezus podkreślił w ten sposób, że dla Niego najważniejszą rzeczą jest wypełnić wolę Boga. Czyli najważniejsza jest miłość Boga Ojca i gotowość do wypełnienia posłannictwa zleconego Mu przez Ojca. Czyli Jezus pozostał celowo, żeby to powiedzieć rodzicom i nam, że najważniejsza jest wola Boga, najważniejsza jest miłość Boża. I to pouczenie Jezusa upewnia nas, że nasze szukanie i odnajdywanie Jezusa jest prawidłowe. Okazuje się, że mimo różnych pytań, wątpliwości, chcemy pełnić wolę Boga. Jeżeli odnajdziemy, to tym bardziej to jest jasne. A jeżeli nie odszukamy kogoś, nie pomożemy mu, żeby wrócił, to jednak w tym doświadczeniu także chcemy pełnić wolę Boga. Kiedy bierzemy na serio konsekwencje naszego błądzenia i się nawracamy. I znowu tutaj wzorem takiej postawy jest Maryja, bo dwukrotnie w Ewangelii pojawia się jej serce. Z bólem szukaliśmy, a kiedy Jezus jej odpowiedział, że dla Niego najważniejszą sprawą jest wola Ojca, jest miłość do Boga, to jest najważniejsze, w tym odnajdywaniu Go i szukaniu, to wówczas Maryja nie rozumiała tego, co się stało. Dlaczego Jezus tak powiedział? Ewangelista zanotował, chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Patrzcie, drodzy, to jest serce Maryi, które staje się skarbcem, w którym gromadzi ona wszystkie wydarzenia, sprawy związane z życiem swego Syna. Choć one ją przerastają, przerastają możliwości zrozumienia, starała się je zgłębiać i nimi żyć. Miłość Boga, wola Boga jest najważniejsza. Więc w tym, jeżeli odnajdę Jezusa, to właśnie mam wypełniać potem Jego wolę. No dobrze, ale może być tak też, że jeżeli nie odnajdę się, jeżeli nie pomogę, żeby ktoś odnalazł swoją drogę do Jezusa, co wówczas zostaje? Co wówczas zostaje? Otóż wtedy pozostaje to, co objawiła Maryja w Fatimie. Otóż w Fatimie Maryja wzywa do wynagradzania, poświęcenia się jej niepokalanemu sercu, aby ratować duszę zagubionych grzeszników. Jeżeli pomożesz się komuś odnaleźć, chwała Bogu, miłość Boga, Jego wola jest najważniejsza, tym się trzeba radować. Ktoś wraca, bo rozeznaje, że Bóg, wiara, wola Boża jest najważniejsza, mimo że błądził i to się udało.
Wtedy należy to chować w swoim sercu, dziękować Bogu, tak jak Maryja, za to, że wszystko się naprawiło. Ale jeżeli się nic nie zmienia, jeżeli ktoś z uporem pozostaje na boku, to wówczas w duchu odpowiedzialności za świat, za ratowanie kogoś nam bardzo bliskiego, drogiego. Co pozostaje? Pozostaje wynagradzanie. Wynagradzanie z Maryją. I Maryja w Fatimie zwraca uwagę na jakie możliwości tego wynagradzania. Praktyka Komunii Świętej Wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca. Odmawianie różańca w duchu wynagrodzenia codziennie. I wreszcie gotowość do pokuty, ofiary i zadośćuczynienia. Maryja woła chyba w trzecim objawieniu pokuty, pokuty, pokuty. Dzieci wtedy miały wizję piekła. Oto są właśnie ta podpowiedź ostatnia Maryi, czyli tego, który nie wraca, który się nie zmienia, nie wykreślamy z serca, robimy wszystko, żeby się odnalazł. Ale jeżeli on trwa, pozostaje, no właśnie to chowanie go w sercu, ale w tym sensie, żeby za niego, w jego imieniu wynagradzać, pokutować, zadośćuczynić za jego grzechy, za jego błędy. Nie istnieje nieodwołalne przeznaczenie. Wiara, modlitwa, pokuta, nawrócenie to są siły potężniejsze od demonicznych, krzykliwych sił złego. A ten zły szaleje dzisiaj. I wydaje się, że topimy się, ale trzeba wierzyć, że wiara, modlitwa, pokuta, nawrócenie są potężniejsze. Wykorzystujmy te możliwości, żeby ratować świat, ratować naszych braci i siostry, którzy się pogubili. No i żeby trwać. Będziemy to czynić w czasie naszej dzisiejszej liturgii. Przyjmijmy Komunię Świętą, tę pierwszosobotnią, w tym duchu wynagradzania, a potem po Eucharystii pójdziemy w procesji, będziemy odmawiać różaniec i pamiętajmy dzisiaj, w tę pierwszą sobotę, właśnie w tym duchu właśnie maryjnym, o tym, żeby pomagać innym w tym szukaniu Jezusa, żeby się odnaleźli. Ale jeżeli to jest takie trudne, dalekie, nie załamywać się, nie rezygnować, tylko podjąć drogę wynagradzania, zadośćuczynienia, modlitwy i pokuty. Bo w tym jest ocalenie nas, naszych bliskich i świata całego.